dzięki osobistemu zaangażowaniu Imre Mornara, którego wcześniej przedstawiałem, któremu wcześniej dziękowałem. Mam nadzieję, że w kolejnych latach również te dni polsko-węgierskie będą kultywowane u nas i dołożymy wszelkich starań, żeby tak było. Aby one były pewnego rodzaju symbolem też i Szczawnicy, bo historia Szczawnicy to, jak się okazuje, nie tylko Józef Szalaj, który jako założyciel uzdrowiska z pochodzenia Węgier wniósł duży wkład w naszą miejscowość, ale czego nie wiedziałem, na przykład ja, a dzisiaj dowiedziałem się przy okazji naszej części historycznej, również nasi mieszkańcy Szczawnicy bardzo wymiernie uczestniczyli w powstaniu z 56 roku na terenie Szczawnicy. Dwóch Węgrów skorzystało z opieki i przedstawicielką mieszkańców, którzy wówczas się zorganizowali, jest pani Krystyna Papież. Pani Krystyno, bardzo dziękujemy, że przyjęła pani zaproszenie. Rok temu, podczas pierwszych dni przyjaźni polsko-węgierskiej, gościliśmy świętą koronę świętego Stefana. Dzisiaj gościmy w Szczawnicy również koronę, ale przyjechał razem z koroną chór korony świętego Stefana. I tenże chór jako pierwszy dzisiaj na naszej uroczystej gali wystąpi. Nadał Krystynie Papież Janowi Wierciechowi ze Szczawnicy oraz Stanisławowi Kołodziejskiemu z Nowego Targu Złoty Krzyż Zasługi Węgier w dowód uznania za ratowanie życia młodych Węgrów, uchodźców do Polski, uczestników rewolucji 1956 roku na Węgrzech. Proszę wysłuchać laudacji do odznaczeń. Krisztina Papež, Ján Vercsuk és Stanislav Kolodziejski az 1956-os magyar forradalom leverése utáni időszakban a magyar menekültek megérkezésének hírére azonnal felismerték, milyen veszély fenyegeti a halálos ítélet elől menekülő forradalmár magyar fiatal embereket. Akkor, ha azok a lengyel rendőrség vagy határőrség kezére kerülnek. Ennek elkerülésére megszervezték a magyar menekültek elrejtését. Titokban biztonságba helyezték őket, gondoskodtak orvosi ellátásukról, segítettek, hogy a magyarok menedékjogi kérvényt nyújtassanak be, majd ezt követően letelepedhessenek, vagy közülük külföldre, Svédországba távozhassanak. A letelepülők sorsát, életük alakulását a továbbiakban is figyelemmel kísérték. Dowiedziawszy się o przybyciu węgierskich uchodźców w okresie po upadku węgierskiej rewolucji 1956 roku, pani Krystyna Papież i panowie Jan Wiercioch i Stanisław Kołodziejski od razu zdali sobie sprawę z tego, co zagraża młodym rewolucjonistom, uciekającym przed wyrokiem śmierci
jeżeli polska milicja i UB złapie ich. W związku z tym zorganizowali ich ukrycie, by uniknąć aresztowania. W tajemnicy umieścili ich w bezpiecznym miejscu, to ułożyli starań, by zapewnić im opiekę lekarską i utrzymanie. Pomogli im w założeniu podania o azyl, a następnie w osiedleniu się w Polsce, a jednemu z nich w wyjeździe do Szwecji. Śledzili ich losy z uwagą również w późniejszym okresie. Többen a bátor Hőstettet azt követően, neki Hőstettet követően a lengyel belügyi biztonsági szolgálat megfigyelése alá kerültek. Beidézték, kihallgatták, fenyegették őket. Ők azonban ennek ellenére sem voltak hajlandók elárulni az 56-os magyar menekültek befogadásának körülményeit és rejtekeit. A kihallgatásokról és a vele járó tortúrákról évtizedekig nem beszéltek senkinek, és ennek tudható be, hogy ez a dolog csak 50 évvel a forradalom és szabadságharc kirobbanása után került nyilvánosságra. A mai kitüntetettek mindezt saját elmondások szerint nem hősiességtől késztetve tették, hanem cselekedetüket a Biblia tanítása és szívük irányította a felebaráti szeretet parancsa alapján. Mi azonban most élő utódok, miként Magyarország jelenlegi államvezetése is, hősies cselekedetként és az ezer éves magyar-lengyel barátság egyik legszebb fejezeteként tartjuk nyilván embermentő cselekedetüket. 56 évvel ezelőtt önök nem csak néhány halálra szánt magyar fiatal életét mentették meg, hanem az 56-os magyar forradalom szabadságeszmény melletti kiállásukról is bátor, példaadó tanulságot tettek. Niektóre z osób, które wykonały ten bohaterski i odważny czyn, znalazły się pod obserwacją Polskiego Urzędu Bezpieczeństwa. Wezwania, przesłuchania, grożono im. Oni jednak mimo gruźb i zastrzeżeń nie chcieli wydać węgierskich uchodźców. Nie chcieli zdradzić okoliczności ich przyjęcia i miejsca ich ukrycia. Przez dziesięciolecia panowało milczenie w tej sprawie. Bano się mówić o przesłuchaniach i związanych z tym przejściach. Dlatego to wydarzenie zostało ujawnione w lokalnej prasie dopiero z okazji 50. rocznicy wybuchu rewolucji 56 roku. Następnie zaś za pośrednictwem ambasady węgierskiej również władze węgierskie dowiedziały się o tym. Nasi laureaci, jak sami też twierdzą, zrobili to nie dla bohaterstwa, lecz z serca, miłości dla bliźnich, jak uczy Biblia. Uważali to za ich swój moralny obowiązek. My, następne pokolenie, tak jak i obecne władze Węgier, jednak zaliczamy ich czyn ratowania ludzi do czynów bohaterskich i do jednego z najpiękniejszych kart z tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej. Przepraszam. Państwo uratowali życie przed 56 laty nie tylko kilku młodym Węgrom, którym groziła śmierć, lecz swoją postawą dali także odważne, godne naśladowania świadectwo wierności ideałom wolności rewolucji węgierskiej 56 roku. Kérem azért Krisztina papież asszonyt, Ján Vercsuk és Stanislav Kolodziejski urakat. Váradjanak ide a színpadra. Kérem fogadják el Magyarország elnöke által adományozott kitüntetést, melyet Wittner Mária, a Magyar Parlament képviselője, az 1956-os forradalom résztvevője és halálra ítéltje, 13 évi rabja, és Engelmeier Ákos Magyarország volt nagykövete, és az 56-os forradalom résztvevője nyújt át önöknek. Proszę zatem przyjąć nadane przez prezydenta Węgier Złote Krzyże Zasługi dla pani Krystyny Papież, pana Jana Wierciocha, pana Stanisława Kołodziejskiego. Proszę o wręczenie Złotych Krzyży Zasługi panią Marię Wittner, posłankę do Parlamentu Węgier, uczestniczkę powstania 56 roku. Pana Akosza Engelmeier, również uczestnika powstania 56 roku oraz byłego ambasadora Węgier w Polsce. Pana Petera Tosi, reprezentującego osobiście sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Sprawiedliwości Węgier, pana Bence Letwariego. Zapraszam odznaczonych i zapraszam odznaczających na scenę.
Krystyna Papież. Mieszkanka Szczawnicy, bardzo skromna i ciepła osoba, którą wszyscy znamy. Pan Stanisław Kołodziejski, mieszkaniec Nowego Targu. W imieniu pana Jana Wierciocha, który przebywa za granicą, odbierze odznaczenie brat Franciszek i bratanica Elżbieta. Jestem bardzo wzruszona, także proszę mi wybaczyć. Ja przyjmuję z wielką pokorą to odznaczenie w imieniu całej Szczawnicy, wszystkich mieszkańców, bo wtedy tak się po prostu na medal zachowali. A dziękuję także w imieniu nas wszystkich. A ponieważ usiłowałam się nauczyć coś po węgiersku, ale nauczyłam się tylko Jono pod kiwanok, Wison Latasra, Najkudu Mariałem. Serca po węgiersku powiem kesenem, kesenem, kesenem. A lengyelek ismét bizonyítottak 56-ban, bizonyítottak a békemenetnél, amikor ott voltak együtt az Andrássy úton, és bizonyítottak március 15-én. Én köszönöm ezt az összefogást, hiszen ezer éves barátság, amit nem szakíthat el semmiféle árvány és semmiféle baloldali kormány. Przyjaźń polsko-węgierska nie jest historią, jest żyjącą realitą. W 1956 roku to miasto pokazało i cała Polska pokazała swoją solidarność dla Węgrów, ale nie tylko w 1956 roku. Pokazaliście tą solidarność w czasach waszej solidarności. I teraz ostatnio też 15 marca, kiedy tysiące Polaków odwiedziło nasze miasto, główne miasto Budapeszt, żebyśmy święcili razem, żebyśmy dali świadectwo o polsko-węgierskiej solidarności. Ta solidarność jest taka mocna, że nie złamie go żadna siła, żadna siła diabelska czy komunistyczna. Éppen ezért szeretném átadni. A város polgármesterének egy 56-os zászlót, amiben már a lukat félig befoltoztuk, hiszen egy olasz fiatalember azt mondta, hogy a zászlón a lyuk lehet Krisztus sebe, de lehet egy golyóütötte seb is. Az a kérdés, hogy mikor gyógyul be ez a seb. Ezzel a címerrel próbáljuk befoltozgatni a lukat. Pozwólcie sobie, panie burmistrzu, żeby wręcza sztandard z 56 roku dla miasta Szczawnicy. Państwo dobrze znają, że ten sztandard jest dziurawy. Jest z niego wycięty herb komunistyczny, ale ta dziura może być dziura taka, która nam symbolizuje ranę Chrystusa, czy ranę strzelaną z pistoletu do głowy, tak jak katyńscy martyrzy byli zastrzelone
Jest kwestia tylko jedna. Kiedy ta rana się zagoi nareszcie? Proszę się bardzo. Nem lenne teljes ez a nap, ha a főszerkesztő úrnak nem adnánk át azt a zászlót, amit egyszer sikerült a Kossuth térről hazavinni március 15-én. Ott bolyongtam bele, hogy átadjam, de nem találtam rá. Ezért elhoztam, és megkértem az Imrét, hogy tegye lehetővé, hogy átadhassam neki. Ezért a nagy szervezésért, ezért a csodálatos szeretetért, ami a békemenetet és a március 15-ét követte. Nagyon köszönöm lengyel barátaimnak, és szeretném átadni ezt a csodálatos lengyel zászlót. Tak dużo mówiliśmy dzisiaj o solidarności, o przyjaźni polsko-węgierskiej. Pozwólcie, żebym ja osobiście mówił, Pani Maria. Do dzisiejszego wieczoru dołączył jedno osobiste podziękowanie. Podziękowanie tym, którzy organizowali wspaniały wyjazd, wielki wyjazd Polaków na Węgry 15 marca, ostatni miesiąc, nasze święto narodowe. Węgrzy wyhaftowali jeden sztandard polski, który chcieliśmy wtedy wręczać naszym bohaterom, naszym przyjacielom, ale nie znalazliśmy głównych organizatorów w tym ogromnym tłumie, więc przyjeżdżam tutaj do Ściawnicy, żeby Ściawnica była świadkiem tego, że jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni za ten wyjazd, że zostaliśmy umocnieni przez waszą solidarność, że nasze serca radowali, to łzy byliśmy wzruszone przez to, że Polacy przyszli w tej ciężkiej, trudnej sytuacji, w której jesteśmy i byliśmy atakowani przez pewne kręgi unijne, że przyszliście nam wyrażać swoją solidarność. Poproszę jeden z głównych organizatorów, pana Ryszarda Kapuścińskiego na scenie, żebyśmy mogli mu wręczać ten sztandard i razem z tym sztandardem polskim wręczamy herb węgierski, która została wyhaftowana przez pani Marię Wittner. Chciałem bardzo podziękować w imieniu redakcji Gazety Polskiej i klubu Gazety Polskiej za ten piękny prezent, za ten piękny dar, za to docenienie naszej inicjatywy wyjazdu w Święto Narodowe Węgier do Budapesztu. Prawie 10 tysięcy Polaków przyjechało, żeby świętować razem z Węgrami ich wielkie święto narodowe. Pojechaliśmy tam, żeby wyrazić swoją przyjaźń dla Węgrów, ale też pojechaliśmy po to, żeby poprzeć politykę pana premiera Viktora Orbana. Politykę suwerennych Węgier politycznie i gospodarczo. Polityka w ten sposób prowadzona jest bardzo bliska naszemu środowisku i będziemy ją w każdy sposób popierać.
I mam nadzieję, że po podpisaniu umów, które mieliśmy zaszczyt podpisać z CETEN, największą organizacją pozarządową na Węgrzech, narodził się nowy pomysł, nowa myśl, żeby budować Europę narodów w ten sposób, w jaki myśmy zaczęli to robić 15 marca tego roku. To znaczy narodów przyjaźni, narodów, którzy będą z sobą rozmawiać, niekoniecznie będą w tym uczestniczyć politycy. Dziękuję bardzo jeszcze raz za ten dowód przyjaźni. Dziękuję Państwu bardzo. Végezetül ezt a mai napot, aki megszervezte, a város kultúrának igazgatója, Péter, szeretnék átadni igaz kisebb formátumot, de ugyanolyan szeretettel és szívvel hordtam, mint a nagyot. Egy lengyel zászlót, egy Kossuth cím, koronás címmel, hogy együtt legyen a lengyel sas és a koronás címmel. Pane, jako ostatní akce chtěl bych poděkovat za hlavního organizátora dzisiejszego wieczora i tych obchodów polsko-węgierskich dla pana dyrektora Piotra Gąszenicy. Mniejszą flagą, ale z całym sercem. Flagę polską i herb węgierski z koroną świętą, żeby orzeł i nasza korona święta zawsze była razem. Panie Piotrze. Spakujemy, bo to by się rozpadło, ale może jednak. To już wyhaftowane ręcznie, proszę. Dziękujemy, panie Piotrze. Dziękujemy państwu za ten wspaniały wieczór. Drodzy Państwo, przed nami jeszcze raz spróbujemy ser kulturowicz Edziuszelet. Pytam tytuł.